Dzień dobry. Witam wszystkich na kolejnym live NGO.pl. Ja się nazywam Magda Dobranowska-Wichters i jestem redaktorką serwisu Warszawa NGO.pl. I stąd też ten dzisiejszy live będzie miał nieco inną formułę, ponieważ właśnie warszawską. Jest to pierwszy live prowadzony przez serwis Warszawa NGO.pl we współpracy z Społecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SCWO. Dzisiaj z zaproszonym gościem porozmawiamy o działających w Warszawie komisjach dialogu społecznego. Czym są, jak się do nich dostać, jakie są ich zadania, od czego zależy powodzenie ich prac. O tym wszystkim dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać z panem Bartłomiejem Włodkowskim. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Który jest po pierwsze prezesem Fundacji AWE, ale dla nas to przede wszystkim dla nas jest ważne dla tematu. Jest wieloletnim członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw edukacji, członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Białołęce oraz też wieloletnim członkiem Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a więc temat zna dogłębnie i od podszewki. Tak myślę. Jest z nami też Anna Borycka, tłumaczka na polski język migowy. Dzień dobry i dziękujemy bardzo, że pani nam towarzyszy. Przechodząc do naszego tematu, króciutko może przypomnę albo powiem tym, którzy nie wiedzą, że Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie jest 48. Mniej więcej 30 z nich działa przy biurach Urzędu Miasta Społecznego Warszawy, a pozostałe działają przy urzędach dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy. I w dużym uproszczeniu są to gremia, zespoły skupiające przedstawicieli organizacji społecznych zainteresowanych współpracą z miastem. Zarówno tą współpracą finansową, jak i pozafinansową, o czym będziemy też rozmawiać. I do ich zadań należy opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez biura lub dzielnice, opiniowanie ogłoszeń konkursowych. Przedstawiciele komisji biorą udział w ocenianiu ofert konkursowych składanych przez organizacje. Mogą mieć też wpływ na to, w jaki sposób biura i dzielnice dzielą budżet na realizację zadań publicznych. Pierwsze komisje powstały w Warszawie w 2009 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Stołecznego z organizacjami pozarządowymi. I mają więc już jakąś tam kilkunastoletnią historię za sobą. Mimo tego w Warszawie jest wiele jeszcze organizacji, które bądź nie wiedzą o istnieniu takich ciał dialogu, jak to się ładnie mówi, bądź też nie są przekonane do końca do udziału w tych pracach. No, tymczasem tak z doświadczeń i oglądu wynika, że im większe jest zaangażowanie organizacji w tych zespołach, tym właśnie ich skuteczność i powodzenie ich prac jest większe, ma większe przełożenie na to, co się dzieje w mieście. Więc taki mam pomysł, żeby podczas tego spotkania trochę właśnie oświecić tych nieoświeconych i przekonać tych nieprzekonanych i no, spróbujemy sprostać temu zadaniu. Myślę, że doświadczenie i energia pana Bartka są tutaj nieocenione. Zachęcamy do dzielenia się w komentarzach swoimi doświadczeniami. Mówię tutaj do naszych obserwatorów, użytkowników. Czy działają państwo w komisjach dialogu społecznego? Jeśli nie, to dlaczego nie chcą się państwo w to angażować, czy też nie znają państwo komisji? A jeśli tak, to chętnie byśmy się dowiedzieli. Może ktoś chciałby się podzielić właśnie takimi doświadczeniami, co udało się wspólnie z miastem w ramach tych zespołów wypracować. Zaczniemy więc tak trochę od podstaw dla tych, którzy właśnie jeszcze nie słyszeli o komisjach, nie wiedzą, co tam się właściwie odbywa, a potem porozmawiamy o zadaniach, które mają komisje, tych, które są wprost wpisane w programie współpracy miasta i organizacji i tych, które można właśnie troszkę bardziej interpretować rozszerzająco
i próbować tutaj te komisje zaktywizować do może troszkę większej zaangażowania w to, co się dzieje w mieście. I postaramy się mówić tutaj na konkretnych przykładach. Wspomniałam już o programie współpracy miasta i organizacji, ponieważ to jest taki dokument, w którym są właśnie opisane podstawy czy zasady, na podstawie których komisje są powoływane i kto może do nich wchodzić. Panie Bartłomieju, proszę powiedzieć, właśnie zaczynając tak od podstaw, z czyjej inicjatywy w zasadzie taka komisja powstaje? Takie pytanie, gdzie trochę trudno energię ujawnić, prawda? O tą energię zostałem poproszony, natomiast ja pozwolę sobie jedno sprostowanie zrobić. Bo tego wcześniej w scenariuszu nie wyłapałem, ale pani powiedziała, że w roku 2009 powstały pierwsze KDS-y, natomiast ja jestem w KDS-ie, który 2 lata temu świętował 15-lecie, więc to było wcześniej. No to może tak. To czwarty, w 2009 bodaj powstały pierwsze KDS-y dzielnicowe, więc okay. Tradycję mamy jeszcze dłuższą. W 15-leciu mówiłem, bo z rozrzewnieniem je wspominam, ono było w roku 2019, dotyczyło KDS-u do spraw edukacji, w którym jestem niemal od samego początku, jestem prezydium tego KDS-u i to jest taki KDS, który w moim odczuciu jest wzorem na wielu obszarach i dzisiaj bardzo często się do niego odwoływał, więc koniecznie musiałem przywołać, a z okazji 15-lecia moja organizacja dostała takie piękne jabłko kalejdoskopowe, właśnie się rozglądam, bo szukam, gdzie ono stoi, ale moi wolontariusze bardzo je lubią i chyba do czego się właśnie wykorzystali. To im się dostanie, że nie mam tego jabłka, żeby Państwu pokazać. W każdym razie mówię też trochę o tym, bo zanim powiem o tych technikaliach, co zrobić, jak to powstaje, to myślę, że też warto na początku wyartykułować taką myśl, zwłaszcza dla tych, którzy tego systemu nie znają, są do niego sceptycznie ustosunkowani, że system dialogu społecznego, dialogu organizacji z miastem, ten stworzony w Warszawie, ten właśnie opierający się na branżowych komisjach dialogu społecznego i dzielnicowych komisjach dialogu społecznego, jest czymś unikatowym. To był system pionierski w skali całej Polski. Z naszych doświadczeń, z naszych rozwiązań, które zostały wprowadzone rzeczywiście w roku 2004 razem jakąś z ustawą o pożytku publicznym wolontariacie, ale wyrastały wcześniej jeszcze, to znaczy były różne pierwsze przymiarki do tego rodzaju ciała jeszcze w latach 90. Rada taka opiekuńcza i tak dalej, że to jest system, który po pierwsze nie stracił nic na swojej świeżości, system, który w sposób taki bardzo komplementarny obejmuje wszystkie przestrzenie działania NGO-sów i daje szansę na włączenie w te działania miasta i na znalezienie wspólnych płaszczyzn do tego działania. I z tego systemu również, z naszych rozwiązań warszawskich, korzystały inne samorządy. Wiem, że i Wrocław się temu przyglądał mocno, i Gdańsk, i Kraków, i różne rozwiązania tam wprowadzone, one wyrastały z naszych doświadczeń, więc mamy w Warszawie czym się chwalić, mamy coś wyjątkowego i chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to też jest taka, myślę, motywacja do tego, żeby w to wejść. Ja sam, jak pani powiedziała, jestem w tych KDS-ach od zawsze, od dziecka, chciałoby się powiedzieć. I chociaż czasami też przeżywam znużenie, bo to być może w naszej rozmowie dzisiaj wybrzmi i też być może w Państwa pytaniach, że czasami te KDS-y no, nie są takie skuteczne i szybkie, jakby się chciało. Rządówce jesteśmy nastawieni na to, że mamy problem zdiagnozowany, a jutro go rozwiązujemy, nie? A młyny miasta mielą powoli, często w KDS-ach, ponieważ trzeba z miastem rozmawiać, no to też to trwa nieco dłużej, ale mimo wszystko twierdzę, że warto i pomimo tych różnych trudnych sytuacji twierdzę, że warto i bardzo zachęcam wszystkie organizacje, żeby się włączyły, tym bardziej, że im więcej nas w tych KDS-ach, tym również większa szansa na to, żeby one były skuteczne. I teraz już przechodzę do technikaliów, bo przepraszam, to był przydługi trochę, ale nie mogłem tutaj się opanować, więc przepraszam bardzo, tym bardziej, że jeszcze też, kiedy tylko było można, czyli w 2009 roku na Białęce powołaliśmy, znaczy ja byłem inicjatorem powołania dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego i jestem jej przewodniczącym z roczną przerwą non-stop, więc też to doświadczenie mam takie różnorodne i z poziomu miasta, i z poziomu dzielnicy. Co prawda KDS-ów mamy w mieście w bród i ja tak teraz trochę patrzę sceptycznie na nowe KDS-y, co one miałyby jeszcze robić. Musicie Państwo wiedzieć, to mówimy tak, przepraszam tych, którzy są trochę zaangażowani w dialog, ale tak łopatologicznie, żeby też nowi mogli ten system ogarnąć. Mamy 2 rodzaje KDS-ów w mieście, które tak zostały opisane, tak są umocowane w programie rocznym współpracy miasta stołecznego z organizacjami pozarządowymi. Mamy KDS-y branżowe, które są umocowane przy biurach odpowiednich merytorycznych, czyli KDS edukacyjny, KDS-y kulturalne i tak dalej, i tak dalej. I które prowadzą dialog w tym swoim obszarze i mamy KDS-y dzielnicowe. Przy biurach mamy tych KDS-ów moc, to znaczy przy każdym biurze, które organizuje konkursy dotacyjne, takie KDS-y są, a nawet mamy KDS-y przy biurach, które tych konkursów nie mają.
Nawet Biuro Infrastruktury ma swoje kadesy i to jest bardzo dobry prognostyk, bo przecież współpraca organizacji czy działanie organizacji nie opiera się tylko na, krótko mówiąc, grantozie, tak, na pobieraniu grantów. Jest mnóstwo działań, których organizacje są bardzo potrzebne w obszarach, które no, nie są objęte tą współpracą finansową. Natomiast dzielnice mamy zagospodarowane wszystkie, łącznie z Żoliborzem, który miał taki swój niedawno trudny moment, bo był KDS rozwiązany, bo trudno było o dialog, ale został nowy powołany i ten dialog jakoś tam jest już teraz hodowany. Mój KDS dzielnicowy też był w pewnym momencie, była próba jego rozwiązania, niedługo po tym, jak go powołaliśmy, a to dlatego, żeśmy wedle burmistrza, który chciał trochę mnie dokuczyć, bo to był taki śmieszny czas, dlatego mówię o tym Państwu, bo ja wtedy byłem jednocześnie radnym na Białęce i przewodniczącym KDS-u Białęckiego i burmistrz chciał mi trochę dokuczyć, bo ja byłem w opozycji niestety do tego burmistrza i myśmy się nie spotkali stacjonarnie w ciągu tam 5 miesięcy, tylko robiliśmy spotkania online już wtedy, w 2010 roku. Więc burmistrz przysłał pismo, że rozwiązuje, bośmy naruszyli postanowienia, oparło się o pełnomocnika ówczesnego Marcina Wojdata i CKS, który stwierdził, że nie wolno nas rozwiązać, bo skutecznie działaliśmy, o czym rząd wiedział. Więc różne są takie ciekawe smaczki w historii KDS-ów i chociaż tych KDS-ów mamy dużo, to wciąż program współpracy, także ten, który teraz jest procedowany na rok 2022, przewiduje możliwość tworzenia kolejnych komisji branżowych, czyli o ile w dzielnicach trudno sobie wyobrazić, żeby działały 2 czy 3 KDS-y w tej samej dzielnicy, bo to nie miałoby sensu. Tu mówimy raczej o takiej współpracy bardzo szerokiej wszystkich podmiotów społecznych z urzędem dzielnicy na poziomie lokalnym, no to przy biurach mogą powstawać różne KDS-y. Jest praktyka również bardzo różna, ponieważ przy Biurze Pomocy Projektów Społecznych, które jest biurem merytorycznie pojemnym, prawda, bo tam mamy i problemy uzależnień, alkoholu, i seniorów, i lokalne systemy wsparcia, i pomoc rodzinie, więc mamy też dużo różnych takich branżowych konkursów dotacyjnych, więc to się przekłada, że przy tym biurze działa bodaj największa liczba KDS-ów, takich właśnie w tych dziedzinach, trudno, żeby no, rozmawiać przez 2 godziny o sprawach seniorów, kiedy w ogóle 90% organizacji to nie interesuje, prawda? Natomiast przy biurze edukacji, znowu wracam do mojego ulubionego biura, ulubionego KDS-u, mamy 1 KDS, bo trudno sobie wyobrazić, żeby edukacja, która jest pewnym zamkniętym, komplementarnym systemem, takim są system zależności, tutaj trudno wyłączać z tego systemu niepełnosprawnych w edukacji, czy jakieś inne elementy. KDS to prawda, to też jest taka ciekawa historyczna rzecz, przez pewien moment rodzice dzieci z bardzo szczególnym rodzajem niepełnosprawności chcieli stworzyć 2 KDS. Myśmy ich przekonali, żeby stworzyli podkomisję w ramach naszej komisji, że to będzie znacznie lepsze dla przepływu informacji. Taka podkomisja powstała, tylko że okazało się, że ich oczekiwania i żądania jakby nie były skierowane de facto do miasta, tylko dotyczyły zmian w ustawach, więc ta podkomisja przestała szybko istnieć. Tym niemniej furtka jest otwarta i przy biurach takie KDS-y mogą wciąż powstawać. W dzielnicach jak na razie jest opanowane. Czyjej to inicjatywy może powstać? No więc potrzeba 10 organizacji. Organizacje są stroną, która inicjuje, nie urząd, tylko organizacje. To jest też, myślę, takie bardzo wymowne i trochę pokazuje też, że te KDS-y służą w dużej mierze organizacjom, tak? Że to jest taka przestrzeń, gdzie my możemy się spotkać z urzędem, choć bardzo sformalizowana, przez to też dostrzegana przez urzędników, prawda? Bo jeżeli coś jest napisane i jest w prawie miejscowym, obowiązuje urzędnika, urzędnik jest trochę z tego rozliczany, to nie może tego, krótko mówiąc, okliwać, tak kolokwialnie mówiąc. Więc mamy to umocowanie prawne i korzystajmy z niego. Więc 10 organizacji z danej branży, które chciałyby taki KDS założyć, które widzą jakiś problem, który potrzebny byłby do rozmowy, do dialogu z miastem. I wtedy taki wniosek składa się do dyrektora biura, no, lub do burmistrza dzielnicy, to mówimy o tym oczywiście hipotetycznie, prawda? Chociaż tak, bo skoro są już... to by może zostać rozwiązane, albo sam się rozwiąże, więc wtedy będzie znowu potrzeba, dlatego cały czas te przepisy w programie współpracy są, jak powołać. W dzielnicy będzie to tylko 5 organizacji, tam jest z kolei wniosek do burmistrza, no i w ciągu bodaj 30 dni dyrektor i burmistrz powinni odpowiedzieć, znaczy zwołać posiedzenie, zaprosić, jeżeli nie chcą, jeżeli mają obawy, to sprawa, uwaga, nie jest przegrana, trafia do pełnomocnika. I pełnomocnik do spraw współpracy miasta stołecznego z organizacjami pozarządowymi, czyli obecnie pani Ewa Kolankiewicz, dyrektorka CKS-u, Centrum Komunikacji Społecznej, no podejmuje decyzję, czy rzeczywiście odmowa dyrektora jest, czy burmistrza jest zasadna, czy nie. Więc jakby możliwość działania jest i bardzo gorąco zachęcam, żeby z niej korzystać, a przede wszystkim, żeby dołączyć do tych KDS-ów, które działają, bo gro z nich naprawdę działa prężnie, robi ważną robotę i rzeczywiście można zmieniać świat, mówiąc tak górnolotnie, poprzez KDS. A co właśnie trzeba zrobić, żeby wejść do tego KDS-u, jeżeli on już istnieje? Och, z tym to jest problem. To znaczy, przez długie lata
każdy kolejny program współpracy był wzbogacany o kolejne pomysły, jak formalizować tę obecność. Mhm. Ja tego nie cierpiałem, zgrzytałem zębami. Na szczęście przyszło RODO, to jest chyba jedyne, przepraszam, że to mówię tak publicznie tutaj na forum, ale mogę sobie pofolgować dzisiaj, a co tam. Przyszło RODO i każdy zaczął się bać trzymania tych dokumentów, w których są dane osobowe, listy i tak dalej. I na szczęście mamy teraz KDS-y mocno odformalizowane, choć sposób formalizacji działania, czyli sposób przyjmowania nowych członków, sposób dołączania, sposób brania udziału w głosowaniach, tak naprawdę teraz, od bodaj 2 lat, programy współpracy roczne określają, że jest to właściwość danego KDS-u. Dany KDS sobie to ustala, czyli dany KDS na jakiś regulamin, który znajdziecie Państwo na stronie ngo.um.warszawa.pl, tam jest zakładka i na tej nowej już stronie, na tej starej są zakładki dotyczące dzielnicowych komisji i dialogu społecznego i branżowych komisji dialogu społecznego. Tam Państwo musicie wejść i pod informacjami dotyczącymi komisji, czyli to jest w prezydium tej komisji, jakie organizacje wchodzą w jej skład, są również dokumenty, jest regulamin. Warto zajrzeć, albo po prostu skontaktować się z przewodniczącym, do którego dane są podane, bo czasami, szczególnie w moich KDS-ach jest tak, że nic nie trzeba. Po prostu czujesz potrzebę, dowiedziałeś się o spotkaniu, przychodzisz i działasz od razu, od początku. Natomiast znam KDS-y w mieście, bo ponieważ tutaj rzeczywiście jestem mocno związany emocjonalnie i tak historycznie z edukacją i z Białęką, ale moja organizacja uczestniczy w kilku innych jeszcze KDS-ach, więc mam jakieś takie doświadczenie z różnych miejsc w Warszawie. Są KDS-y, które mocno to sformalizowały z różnych względów. Na przykład bywało tak, że i to jest też ważne, myślę, ważne, żeby o tym pamiętać, że takie rzeczy się zdarzyły, że bywały w dzielnicach takie sytuacje, że na pierwsze posiedzenie w roku, kiedy wybiera się prezydium, przychodziło 20 nieznanych organizacji, które nigdy wcześniej w tej dzielnicy nie działały, nic nie robiły, albo tylko z nazwy się przyprowadzał i wybierały swoje prezydium, które myślało, że teraz będzie miało jakąś władzę niesamowitą w swoim ręku. Najczęściej te prezydia po 3 miesiącach w ogóle przestały działać, bo zobaczyły, że to żadna władza, prawda? Natomiast były takie sytuacje, niektóre KDS-y na bazie tego rodzaju sytuacji lub na przykład podważania głosowań rozmaitych prowadziły różne swoje wewnętrzne unormowania. Na przykład w niektórych trzeba po prostu przynieść taką deklarację od władz organizacji, że tę i tę osobę ta organizacja deleguje do pracy w tym KDS-ie i ta osoba reprezentuje tę organizację, czyli ma prawo głosu. Bo w KDS-ach też czasami głosujemy różne rzeczy i wtedy te głosy są ważne. Każda organizacja ma jeden głos. Niezależnie ilu przedstawicieli tej organizacji przychodzi na spotkanie, każda organizacja, która jest członkiem KDS-u, ma jeden głos i miasto, czy to dzielnica, czy dane biuro, też niezależnie od tego, ilu ma reprezentantów, ma jeden głos. W skład KDS-ów też mogą wchodzić, to myślę, tutaj warto powiedzieć, różne instytucje, organizacje, jednostki pomocnicze miasta, typu ośrodki pomocy społecznej, typu różne rady, na przykład rady seniorów, rady młodzieżowe, ośrodki kultury. Ja mam taką sytuację, że na każdym posiedzeniu mamy dyrektorkę ośrodka kultury, mamy przedstawicielkę Białęckiej Rady Seniora, mamy przedstawicieli Młodzieżowej Rady Seniora, mamy przedstawicielkę OPS-u, na razie z ośrodkiem sportu nam idzie, po grudach jakoś nie chcą z nami uczestniczyć, ale ta obecność tych innych instytucji jest na poziomie dzielnicowym super ważna, bo dzięki temu możemy różne rzeczy robić lepiej, efektywnie, a przede wszystkim chociażby uwspólniać kalendarze, co na poziomie dzielnic, różnych działań na poziomie dzielnic jest ważne. W związku z tym po prostu warto zajrzeć na stronę tego KDS-u, który Państwa interesuje i zobaczyć, jak to wygląda lub skontaktować się bezpośrednio z przewodniczącym. Te formalności nie są jakieś straszne. Mówię, co najwyżej z tego, co przyjrzałem przed naszym spotkaniem, też te aktualne regulaminy, to jest jakieś takie zaświadczenie ze strony swoich władz lub nawet formularz, który ma dany KDS, który trzeba wypełnić i niektóre takie rejestry prowadzą. Do edukacji przychodzicie Państwo w ciemno, bez żadnych papierów i będziecie ciepło przyjęci. Tutaj bardzo gorąco zapraszam. Chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz, bo wspomniał Pan, że w pracach KDS-ów mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji miejskich i swego czasu mogli też radni uczestniczyć, ale to się zmieniło. Radnych już nie ma w KDS-ach. Chwała Panu, chciałoby się zakrzyknąć. Znaczy, proszę Państwa, przepraszam, że tak mówię, ja bardzo cenię radnych i organizacją i w ogóle w ramach współpracy naszej radni pełnią bardzo ważną rolę i bardzo cenię sobie, jeśli radni interesują się działalnością organizacji, tym bardziej, że radni uchwalają budżet, prawda, także na to na współpracę. Natomiast ja byłem na poziomie dzielnicowym, na poziomie branżowym, czyli tym wyższym, miejskim, nie doświadczyłem tego, ale na poziomie dzielnicowym obserwowałem sytuację przez tych, teraz to już będzie 17 lat bodaj, tak, 17, ustaliliśmy, że to jest 17 rok mojego tkwienia w KDS-ach.
naprawdę doświadczałem sytuacji bardzo przykrych, sytuacji takich, w których przychodzili kandydaci na radnych lub radni przed wyborami i robili ferment, zupełnie niepotrzebny ferment, podważali na przykład całą kadencję i próbowali uzyskać jakieś profity, jakiś rozgłos właśnie kosztem organizacji. Ja to osobiście tego doświadczyłem, kiedy na przykład nasz KDS po bardzo nieudanym kadencji dyrekcji Ośrodka Kultury, która była bardzo dojmująca dla Białęki, tam doszło też do jakichś różnych takich turbulencji finansowych, nazwijmy to, jakiegoś niezadowolenia programowego, zarząd dzielnicy zdecydował się odwołać dyrektora Ośrodka Kultury i ponieważ sytuacja była tak trudna, poprosił również, do czego miał prawo, o włączenie do tego trybu wyboru dyrekcji Ośrodka Kultury organizacje pozarządowe, KDS. To znaczy myśmy wybranych kandydatów przez komisję mieli szansę z nimi porozmawiać jako KDS, zadać pytania, zapytać, czy oni coś wiedzą w ogóle o trzecim sektorze. I to było bardzo cenne i ja jako przewodniczący, ale też organizacje uznaliśmy to za niebywałą szansę, prawda, żeby móc mieć wpływ, prawda, czy dać w ogóle sygnał tym potencjalnym dyrektorom tej ważnej placówki w dzielnicy, z którą potem przychodzi współpracować większość organizacji, chociażby ze względów lokalowych. Na Białęce mamy olbrzymi problem lokalowy z przestrzenią do działania dla NGO-sów, żebyśmy mogli im powiedzieć, że my jesteśmy, że my coś ważnego robimy. Uznaliśmy to też, że jest to taki wyraz uznania i znaczenia NGO-sów w dzielnicy. Natomiast no właśnie radni opozycyjni zrobili wokół tego taką burzę, no bo twierdzili, że jest to nielegalne. Chociaż nie było to nielegalne, to pisali w prasie lokalnej bardzo przykre artykuły, takie artykuły ad personam, artykuły, które nadawałyby się do sądu. Oczywiście do sądu nie szliśmy, ale one po prostu też no, robiły dużo złego wizerunkowi KDS-u i organizacji. Takie rzeczy przechodziłem, to jest jeden przykład, takich rzeczy przechodziłem wiele. W związku z tym uważam, że powinniśmy bardzo współpracować ze sobą i my na przykład też często jako KDS-y i ten edukacyjny i czy białęcki kontaktujemy się z radnymi. Są momenty, kiedy zapraszamy ich, na przykład żeby zobaczyli, kiedy z KDS-em edukacyjnym robimy warszawski kalejdoskop edukacyjny, taki doroczny przegląd, pokaz tego, co robią organizacje w edukacji w formie takiego pikniku. Zawsze zapraszamy radnych z komisji odpowiedniej Rady Miasta, która zajmuje się edukacją, żeby przyszli i zobaczyli. I oni sobie też to bardzo cenią, bo widzą jak gdyby na co idą pieniądze, które przyznają organizacjom. Kiedy był taki rok w KDS-ie edukacyjnym, budżet konkursowy, wtedy opiewający na 4 miliony na całoroczne działanie NGO-sów w edukacji, Skarbnik Miasta lekką ręką wykreślił do zero, słownie zero złotych, jakby ku przerażeniu dyrekcji Biura Edukacji i właściwie nie mając żadnych argumentów, również poszliśmy na komisję tejże edukacji i rodziny, komisję radnych i przekonywaliśmy i to spotkanie też dało efekt, bo na drugi dzień pieniądze się znalazły. Więc radni są nam potrzebni i też na Białęce na przykład często się uciekamy do pomocy radnych. Radni pomogli nam też wywalczyć, tak to trzeba nazwać, remont zabytkowej kamienicy przy Modlińskiej 257. To jest taki dom z niezwykłą historią z 1900 roku, w którym Leon Schiller w czasie wojny prowadził tajny okupacyjny teatr, w którym ratowano dzieci żydowskie. W ogóle niesamowita kamienica, którą miasto chciało rozebrać w pewnym momencie. Wywalczyliśmy jej remont, mam nadzieję, że w tym roku ruszy. Tutaj też apel do wszystkich urzędników, którzy nas słuchają, żeby nie zaniedbali po raz kolejny tego tematu, bo już wszystko jest na finale. I właśnie tam też byli radni potrzebni. W pewnym momencie połączyliśmy się z radnymi, robiliśmy spotkania komisji odpowiedniej Rady Dzielnicy i KDS-u, żeby ten temat prowadzić dalej, żeby przekonać do tego pomysłu wyższych urzędników. Więc radni są potrzebni, ale myślę, że ta ich obecność stała w KDS-ie, a zwłaszcza w komisjach konkursowych, ona niczemu nie służyła. Tym bardziej, że komisje konkursowe, w których teraz mamy przedstawicieli miasta, czyli urzędników oraz przedstawicieli organizacji, to są takie komisje ekspertów, byśmy powiedzieli. Radni często byli delegowani trochę losowo. Znaczy, no nie zawsze się zdarzało tak, że jest radny na przykład w Radzie Dzielnicy, który jest specjalistą edukacji, tak, czy od kultury. W kulturze to każdy się radny zna najlepiej. Tak samo na sporcie i na edukacji. Tak już trudniej z inwestycjami, ale tam nie ma konkursu dotacyjnych, więc problemu nie ma. Natomiast rzeczywiście byłem świadkiem też sytuacji takich przykrych w tych komisjach, kiedy byli radni, którzy na przykład jako argument podawali, ale przecież burmistrz powiedział, że ta organizacja ma dostać pieniądze, chociaż wniosek był kiepski. Więc myślę, że te doświadczenia dobrze, że zostały wysłuchane, i takich sytuacji już nie ma i bardzo z radnymi KDS-y powinny współpracować. I tutaj do wszystkich radnych mówię, bardzo chcemy z Państwem współpracować, ale myślę, że obecnie wypracowane zasady są bardzo zdrowe i takie bardzo też bardzo twórcze dla obydwu stron.
Czy komisje dialogu społecznego mają jakieś w ogóle obowiązki wobec miasta? Na szczęście coraz mniej, no bo poprzednio to było tak jak przez wiele lat, że po każdym spotkaniu protokół trzeba było pisać, listę do tego, to wszystko trzeba było skanować, wysyłać do miasta, gdzieś te papiery trzymać i mnóstwo innych rzeczy. Ja w jednej komisji właśnie pisałem, byłem takim protokolarzem i ja już tych protokołów totalnie nie cierpiałem. To znaczy jestem też historykiem i rozumiem znaczenie takich dokumentów, chociażby dla dokumentowania działania trzeciego sektora i działalności pozarządowej, ale myślę, że roczne sprawozdania w zupełności wystarczą i cieszę się, że udało nam się przeforsować, że teraz właściwie te obowiązki są takie dosyć oczywiste i techniczne, to znaczy trzeba powiadomić na stronie, wysłać do urzędników z CKS-u informacje na stronę miasta, kiedy i gdzie będzie komisja, bo posiedzenia są jawne, każdy może w nich uczestniczyć i chodzi o to, żeby ta informacja była, więc 5 dni wcześniej taka informacja musi zawisnąć na stronie. I to jest oczywiste, prawda, tym bardziej, że chcemy organizację zapraszać, chcemy, żeby nasz KDS był twórczy, pełen energii, żeby działał, to musi być nas dużo, żebyśmy też naszą siłę pokazali, więc oby więcej organizacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest roczne sprawozdanie, ale według formularza bardzo prostego, gdzie się podaje, ile zostało przygotowanych, ile przeprowadzonych spotkań, ile organizacji w nich wzięło udział, jakie problemy były poruszane. Ogólnie, nie szczegółowo, ogólnie, coś, krótko mówiąc, co się nie udało, jakie są wyzwania. To jest naprawdę coś, co zajmuje 15 minut, ale też pozwala mieć taki obraz. Myślę, że te sprawozdania są dla historyków, późniejszych badaczy trzeciego sektora i współpracy miasta z trzecim sektorem są wystarczające i na tej podstawie będzie można wiele powiedzieć, a z kolei spisywanie wszystkich dialogów, tak to by trzeba powiedzieć, w ramach Komisji Dialogu Społecznego było, myślę, że zbyt dużym obciążeniem. Mm-hmm. To są takie główne obowiązki KDS-ów, których trzeba dopełniać, żeby znaczy, których oczekuje miasto od nas. Wspomnieliśmy o tym, że na Żoliborzu KDS został rozwiązany. Tam to było, powołano się na brak dialogu tejże Komisji Dialogu Społecznego. Z jakiego innego, czy jest jeszcze jakiś inny powód, z którego KDS może zostać rozwiązany? Kto podejmuje taką decyzję? No oprócz z powodu politycznego, to była próba na Białęce, Sławek, na 2010 rok, to skoro tak historycznie rzecz ujmujemy, to jeszcze raz przypomnijmy tę sytuację z rozkoszą dla mnie. Już nie jest burmistrzem, więc proszę, panów burmistrzów prosimy, żeby KDS-ów nie rozwiązywali, bo źle się na tym wychodzi. Natomiast, to żart oczywiście, natomiast jeżeli się nie dopełnia tych obowiązków, to znaczy jeżeli KDS się nie spotyka, nie informuje o spotkaniach, jeżeli to się robi taka grupa trochę tajna, która nie wiadomo co robi, gdzie robi, jak robi, nie przesyła uchwał, bo to jest jeszcze jeden ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że jeżeli są podejmowane jakieś uchwały, jakieś takie kluczowe dokumenty, no to wtedy tę uchwałę też dobrze do miasta przesłać, żeby ona zawisła na stronie, że ten KDS o taką rzecz postuluje, taką rzecz ustalił, więc jeżeli KDS nie składa tych rocznych sprawozdań, jeżeli nie przesyła tych uchwał i nie informuje o swojej działalności, no to wtedy może zostać podjęta taka decyzja przez burmistrza czy przez dyrektora biura, żeby taki KDS rozwiązać. Oczywiście sprawa też może być potem weryfikowana przez pełnomocnika. Ja powiem szczerze, że oprócz tego kazusu żoliborskiego nie przypominam sobie takiej sytuacji tak ekstremalnej, która by wymuszała takie działania. Oczywiście KDS może ulec sam rozwiązaniu, jeżeli uzna, że no, wyczerpały się oczekiwania, plany, możliwości, więc taką możliwość dopuszcza program współpracy, ale chyba jeszcze nikt z niej nie skorzystał i uważam, że lepiej tworzyć KDS niż się rozwiązywać. Dobrze, no to chyba możemy przejść, bo tak przelecieliśmy chyba te takie formalne zagadnienia dotyczące w ogóle istnienia KDS-ów. I teraz możemy przejść w drugiej połowie naszego spotkania do zadań, które są stawiane przed KDS-ami. Te zadania są opisane, tak jak wspomnieliśmy, w programie współpracy. No i jeden z pierwszych to jest właśnie konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze miasta w zakresie działalności danego KDS-u. Taki jest właśnie zapis i co w zasadzie w praktyce oznacza? Co to znaczy dla organizacji, które znajdują się w KDS-ie? O jakie dokumenty i akty prawne może chodzić? Znaczy, bo to brzmi tak trochę złowrogo, prawda? Trochę przeraża. No, dać jakiś dokument. Ja nie jestem prawnikiem, a tu tak naprawdę
byście Państwo jako eksperci z organizacji pozarządowych, eksperci ze swoich działek branżowych, żebyście się podzielili swoją wiedzą, żebyście dali miastu trochę wkładu merytorycznego, żebyście oświecili urzędników, którzy naprawdę nie wiedzą wszystkiego i którzy czekają na ten głos. Tak naprawdę to są rzeczy, na których Państwo doskonale się znacie, bo to na przykład jest konsultowany corocznie program profilaktyki alkoholowej czy w ogóle uzależnieniowej, prawda? I to dotyczy KDS-ów, które w tej branży działają, więc to właśnie one, mając kontakt z tymi beneficjentami bezpośrednimi, oni doskonale wiedzą, jakie rozwiązania trzeba przyjąć, jaka jest sytuacja i co w tym programie trzeba ulepszyć. To samo się dzieje z programem, nie wiem, ochrony zabytków. Też mamy KDS, który działa przy biurze konserwatora zabytków i ten KDS, mając organizacje, które chronią zabytki, które popularyzują wiedzę o zabytkach, które zajmują się też konserwacją zabytków, mamy cały spektrum takich organizacji z tej dziedziny, one wiedzą najlepiej, co warszawskim zabytkom jest potrzebne i miasto czeka na ten wkład, na te pomysły. Więc też troszeczkę zależy, tak by trzeba było powiedzieć, że trochę zależy od tego, jak KDS, czy to branżowy, czy dzielnicowy, ułoży sobie współpracę z urzędem. Bo to oczywiście mamy napisane, że chodzi o wszystkie akty prawne, które dotyczą tej branży, prawda? Na poziomie dzielnicy, jak to ugryźć? Zawsze jest z tym problem, prawda? No bo dzielnicy dotyczy wszystko, więc czy KDS-y powinny konsultować na przykład plany zagospodarowania przestrzennego? No też dotyczy to dzielnicy, prawda? Więc ja zachęcam Państwa i to moja praktyka jest też taka, żeby spotkać się z dyrektorem czy z biurem merytorycznym, przy którym działa KDS, czy z burmistrzem dzielnicy i po prostu ustalić sobie, które dokumenty chcielibyście Państwo konsultować. Myśmy tak na Białęce zrobili, ponieważ w pewnym momencie dostawaliśmy wszystko. Niemalże wszystko i to było nie do przerobienia. Po drugie, nie było też chęci, woli w organizacjach i te ważne dokumenty, które rzeczywiście dotyczyły tego, co jest obszarem i przestrzenią współpracy w naszej dzielnicy, na biało organizacji z urzędem, co jest ważne w perspektywie tej współpracy, to nam umykało, bo na to już nikt nie miał siły. Więc myślę, że to jest też dobra praktyka wielu KDS-ów, że właśnie tak sobie poukładały tę pracę z urzędami, że otrzymują te dokumenty troszeczkę, które chcą. Jeżeli urząd ma wątpliwości lub chce zapytać, czy KDS się chce wypowiedzieć, to zawsze może takie pytanie skierować. W praktyce, kiedy patrzę na swój udział w KDS-ach, my dostajemy najwyżej kilka dokumentów rocznie. Oprócz rocznego programu współpracy, który mamy szansę skonsultować, i to też jest taka szansa, żeby na przykład wpisać tematy priorytetowe do tej współpracy i potem nie narzekać, że no my byśmy chcieli taki fajny projekt zrobić, ale tutaj miasto mówi, że on jest wpisany w żaden dokument, że nie ma na jakiej podstawie go robić. No właśnie, weźcie Państwo udział w konsultacjach tego dokumentu, przychodźcie na KDS-y, wyłapcie to, że tego nie ma, zgłoście, że widzicie tę przestrzeń i wtedy będziecie mogli to działanie zrealizować. Dostajemy, jak już mówiłem, taki dzielnicowy program, harmonogram realizacji działań profilaktycznych. Na poziomie KDS-u edukacyjnego dostajemy też często dokumenty takie kierunkowe, różne polityki, dokumenty strategiczne, wieloletnie, miejskie, w których pojawia się edukacja. Natomiast ja myślę też, że takim naszym ideałem jest też to, żeby te super ważne dokumenty, które dotyczą takich kluczowych kwestii ogarnięcia jakiejś branży w mieście, żeby w tworzeniu tych dokumentów, nie tylko w konsultowaniu, ale w tworzeniu tych dokumentów uczestniczyły KDS. Ja wspominam znowu KDS edukacyjny i politykę edukacyjną na 2014-2020, ponieważ ta polityka została stworzona w taki sposób, że nikt nie pisał najpierw jakiegoś dokumentu i potem nie dał KDS-owi, żeby go zczytał i powiedział, co jest nie tak. Tylko poproszono nas, żebyśmy my napisali nasz rozdział o NGO-sach w edukacji warszawskiej. Jak my to widzimy? Myśmy zrobili taką dużą burzę mózgów, były grupy robocze, były spotkania KDS-u, myśmy to sobie wypracowali, spisaliśmy to i daliśmy miastu i na tej podstawie autorzy programu te wątki, które uznali, a większość uznali za istotne, wpisali w ten program i to był zupełnie awangardowy sposób tworzenia programu w mieście, który niestety, mówię to z ogromnym bólem, on się niestety w mieście nie powtórzył. I teraz już ta logika tworzenia kolejnych dokumentów trochę nas oddala, znaczy nas organizacja tych dokumentów. Na przykład w przygotowaniu dokumentów wykonawczych do strategii 2030 nie ma osobnych spotkań z organizacjami. Oczywiście organizacje są zapraszane na ogólne spotkania. Myśmy, jakoby jestem też członkiem Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, więc myśmy to mocno postulowali,
żeby nas też włączyć, bo jednak pozycja organizacji w mieście ze względu na zadania, które wykonują organizacje, jest szczególna. Mówią o tym dokumenty miejskie, więc skoro organizacje nie są świętymi krowami, ale pełnią istotne funkcje dla miasta, tak? To znaczy działają w interesie miasta i mieszkańców i obejmują swoim działaniem nie dziesiątki, nie setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, jeśli nie więcej osób, to warto byłoby te organizacje trochę inaczej potraktować, nie dlatego, żeby one dyktowały swoje prawa, tylko dlatego, żeby te rozwiązania były jak najlepsze, bo my to wiemy, a często ten beneficjent ostateczny, do którego kieruje się teraz konsultacje tych programów, on nie przyjdzie sam na te konsultacje, bo on jest za słaby, on ma szereg innych problemów, myślę tu chociażby o osobach objętych działaniami organizacji pomocowych. Ci ludzie nie pójdą na te konsultacje szumnie ogłaszane przez miasto. Więc trochę nam przykro, natomiast dobre praktyki mamy, ja myślę, że my widzimy. Więc to jest tego rodzaju praca. Nie jest praca, która przytłacza, praca, którą myślę, że będzie sprawiać Państwu przyjemność, mówię teraz do tych nowych organizacji, które są niezaangażowane, bo będziecie mogli dać trochę swojego wkładu, swojego wsadu. Jak trafiacie na KDS edukacyjny, to tam urzędnik nad Waszą uwagą się pochyli 5 razy. Zapewniam i mówię, pozdrawiam dyrektor gospodarczy, pana Dyrektora Sieleckiego, bo oni żadnej uwagi nie pominą milczeniem. Mogą nie przyjąć, ale to będzie rzeczywiście mocno omówione. W innych miejscach jest różnie, są miejsca bardzo dobre, są miejsca trochę gorsze w mieście, ale myślę, że warto dzielić się, bo kropla drąży skałę. I to jest tego rodzaju zadanie. To jeszcze myślę, że powiedzmy tak jako puentę tego punktu, że rolą KDS-ów, tych branżowych i dzielnicowych, jest to, żeby opiniować, to właśnie trochę o tym mówię, ale też doradzać i konsultować, prawda? Są jakby te 3 filary, które organizują całą pracę KDS-u. Bo też musimy, chyba też nie wybrzmiało dobrze w tym pierwszym punkcie, że niektórzy sądzą, że KDS-y mają jakąś władzę, że prezydia KDS-u, organizacje, które wchodzą w skład prezydiów, prezydia, czyli przewodniczącego, tam jego zastępców, wybiera się zgodnie z regulaminem KDS-u, różnie, na 2 lata, na rok, to są różne praktyki, że oni mają jakąś władzę, dzierżą. Nie, to nic z tych rzeczy. To jest bardziej taka funkcja organizacyjna, żeby ten KDS po prostu zorganizować i poprowadzić spotkania. Natomiast z doświadczenia tych 17 lat powtarzam raz jeszcze, że to ma sens. Idzie czasem trudno, idzie czasem po grudzie i pamiętam swoje 2-letnie walki z Urzędem Dzielnicy na Białęce, żeby organizacje mogły w czasach takich jeszcze, wiecie Państwo, nie tak rozwiniętych informacyjnie jak teraz, żebyśmy mogli mieć tablicę i nawieszanie naszych ogłoszeń o tym, co robimy w urzędzie. 2 lata sprawa trwała. Natomiast też naprawdę mnóstwo rzeczy udaje się zrobić dużo szybciej, dużo efektywniej i też jak urzędnicy widzą, że jest sensowna grupa organizacji, duża grupa organizacji, to nie mogą tego przemilczeć. Także ci radni, bo to, wiecie Państwo, no też są i głosy trochę, tak, i takie poparcie, na którym zależy, więc bardzo zachęcam, żeby w KDS-ach działać nawet jakimiś takimi potknięciami, tym, że na przykład jakaś uwaga nie będzie uwzględniona, coś się nie uda od razu, żeby działać dalej, bo naprawdę mamy super system, tym bardziej, że on jest umocowany w prawie, więc nikt go nie może podważyć, nikt nie może zignorować tego głosu. Myślę, że oczywiście trzeba zwrócić baczną uwagę, to myślę, jako taką koniec, ostatnie zdanie tego punktu powiem, że to wszystko dotyczy prawa miejscowego, czyli mówimy o tych, bo często jest tak, że organizacja przychodzi na KDS i mówi, że złe są wzory ofert, złe sprawozdania, w ogóle po co te papiery, natomiast to wynika z ustaw. Na to wpływu nie mamy. Oczywiście możemy też jako KDS-y wnioskować do NIW-u czy do ministerstw, żeby jakieś procedury zmieniano i takie sytuacje się dzieją. Na przykład my teraz z KDS-em edukacyjnym będziemy mocno protestować przeciwko planowanym zmianom w oświacie, które mają wejść niebawem. Jest taki plan rządu, żeby każdy program, który wchodzi do szkół, a który nie jest finansowany ze środków rządowych, tylko na przykład ze środków miejskich, samorządowych albo ze środków własnych organizacji, musiał uzyskać zgodę kuratora miejscowego. Dyrektor całą knigę przekazać, czyli organizacja musi tę knigę zrobić, wszystkie informacje o tym, co organizacja będzie na tym spotkaniu, na tych warsztatach robić, czyli wszystkie zdjęcia. Ja prowadzę zajęcia warsztatystyczne, na jednych zajęciach pokazuję 50-60 zdjęć historycznych, ja teraz będę musiał je wydrukować, do tego dać cały opis i to pójdzie do kuratora na 2 miesiące, po czym kurator może wydać zgodę lub nie, bez uzasadnienia. W związku z tym teraz bardzo mocno przeciwko temu protestujemy. Natomiast no to jest nasze życzenie, prawda? I to pójdzie gdzieś tam do rządu, do ministerstwa, do pana premiera. Natomiast tutaj na poziomie miasta, biur i dzielnic, no możemy mówić o tym, co jest w naszych programach, w naszym prawie miejscowym. I też jest mnóstwo rzeczy, które możemy tutaj pozytywnie zmieniać. No właśnie chciałam zapytać o to też. Rządowych to sensownie działać. Bo to opiniowanie projektów aktów prawnych, no to jest jakby też zadanie komisji. To się mieści w tych, znaczy w
te dokumenty powinny się mieścić w sferze zadań publicznych, tak? Tych zadań jest 39, czyli de facto KDS-y mają bardzo szerokie uprawnienia, można by powiedzieć, ale czy z Pana doświadczeń albo z takiego oglądu wynika, że te opinie są brane pod uwagę rzeczywiście przez urzędników, przez radnych, czy nie tam? Przepraszam, bo ja przez chwilę nie słyszałem Pani Magdo. Tak? Miałem coś problem z jakimś internetem, coś mi się zawiesiło. Czy mogę poprosić jeszcze raz pytanie, bo po prostu zupełnie nie usłyszałem. Okej, chodzi mi o to, czy te opinie, które wydają KDS-y, czy one są poważane są uwzględniane przez urzędników, tak? Jeżeli to są właśnie opinie jakieś do programów różnych, czy te uwagi są wprowadzane rzeczywiście, czy radni też to biorą pod uwagę? Znaczy praktyka jest taka też, że jeśli chodzi o konsultacje różnych programów dużych, zawsze jest powoływany zespół ze strony urzędników i ze strony organizacji pozarządowych, zwykle delegowanych przez Warszawską Radę Pożytku Publicznego, który te uwagi analizuje. Mhm. Każda uwaga jest bardzo, że tak powiem, szeroko rozpatrywana, bo to jest i przedstawiciele organizacji, i urzędnicy, i taki protokół z tej narady jest prezentowany na stronie internetowej, czyli można zobaczyć, czy moja uwaga, mojej organizacji, mojego KDS-u została uwzględniona, jeżeli nie, to dlaczego. Często to jest tak, mówię z własnego doświadczenia, bo jestem członkiem takich gremiów, bardzo często byłem, że bardzo często jest tak, że te postulaty, które nie są uwzględnione, po prostu one nie mieszczą się w przepisach prawa. No nie są zgodne z prawami wyższego rzędu. Natomiast jeżeli są na uwagi dotyczące rozwiązań, które są w gestii miasta i samorządu, jak najbardziej są uwzględniane. I tutaj naprawdę można podawać mnóstwo przykładów. Często jest też tak, że KDS-y mogą inicjować różne procesy, które owocują potem aktami prawnymi. Ja tutaj podam taki przykład dosyć spektakularny, kiedy myśmy w KDS-ie edukacyjnym dostrzegli, że no jest trudność z korzystaniem ze szkół, z pomieszczeń szkolnych, zwłaszcza w soboty, w niedzielę, po lekcjach, grosz szkół stoi pustych, nic się tam nie dzieje, a na przykład dyrektorzy mówią, że DBFO, czyli takie dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, kazało im pobierać pieniądze. Organizacja chce zrobić coś nieodpłatnie, chce zintegrować mieszkańców, zrobić coś dla uczniów ekstra, nie chce brać za to pieniędzy, więc dlaczego ma płacić? I efekt tego był taki, że zrobiliśmy zespół, który pracował bardzo długo, to było chyba 2,5 roku, byłem też w tym zespole, więc wspominam go z rozdrewnieniem, bo to były takie prace dosyć trudne, ale byli tam urzędnicy i dyrektorzy szkół i organizacje pozarządowe i wspólnie wypracowaliśmy coś, co w końcu weszło jako zarządzenie prezydenta, które mówi, że priorytetem dla szkół warszawskich jest współpraca z NGO-sami. No teraz w kontekście tych plan rządowych to nabiera trochę takiego wymownego znaczenia, prawda? Czym jak to się ułoży w kontekście tych planowanych zmian rządowych, ale został stworzony dokument, zarządzenie prezydenta, które umożliwia nieodpłatne wynajmowanie pomieszczeń szkolnych organizacjom pozarządowym. Są konkretne sytuacje, zasady opisane, jak to zrobić, kiedy można z tego skorzystać. Moja organizacja chociażby bardzo mocno z tego korzysta, jest to rzeczywiście respektowane, więc naprawdę można wiele, proszę Państwa, a takich jeszcze tematów, jak właśnie podjęcie współpracy instytucji miejskich, o których nikt nie myśli, bo wydaje się, że problemu nie ma, a na przykład gdyby ujednolicić współpracę domów kultury, bo też ta współpraca jest bardzo różna. Na razie się udało wypracować kodeks dobrych praktyk jedynie. Mnie się marzy jednak coś więcej, bo idzie się do jednego domu kultury, gdzie się zna dyrektorkę i bez problemu można współpracować, a w innym domu kultury od razu się widzi cennik. I to nie jest fajne. Bo trzeba by raczej merytorycznie popatrzeć. A teatry warszawskie, czemu nie możemy ich trochę otworzyć, żeby ubogacić też ich ofertę, korzystając z potencjału organizacji? I takich sytuacji jest jeszcze w mieście mnóstwo, więc dołączajcie Państwo do KDS-ów, będziemy je wspólnie rozwiązywać. Otóż tak. A wierzę, że się uda. Znaczy wierzę, że się uda, bo mówię, te sukcesy jakieś tam są. No. A czy zdarza się, że biuro bądź dzielnica nie konsultują z KDS-ami jakichś projektów, które powinny i co wtedy? Ja myślę, że dzieje się to coraz rzadziej. Takie wpadki były kiedyś. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy na komisję konkursową się przychodziło. I pamiętajcie Państwo, że w komisji jest także przewodniczący, a ten jest zawsze spośród urzędu, a ten w sytuacjach takich maksymalnie spornych ma podwójny głos, czyli on podejmuje finalnie decyzję. Więc pani naczelnik w jednym wydziale, przez litość nie powiem, jaka to dzielnica, jak wydział, pani naczelnik już nie jest panią naczelnik, tak nas powitała. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy komisję. Przypominam Państwu, że ja mam podwójny głos, więc czy Państwo chcecie podpisać protokół, który przygotowałem, czy będziemy teraz siedzieć nie wiadomo ile i nie wiadomo o czym rozmawiać.
Tak się zaczęło. Więc wówczas taka złość mnie ogarnęła, że panią naczelnik przetrzymałem do północy, chociaż stanęło na niej, to znaczy po prostu ona wciąż uparcie broniła swoich test, to tak, każdą ofertę tak przeanalizowaliśmy, że chyba będzie to pamiętała do końca. Natomiast teraz jestem chociażby świeżo po komisji znowu w jednej dzielnicy, w jednym wydziale. I jest tak, że wydział oczywiście był przygotowany, miał swoje propozycje, ale myśmy jako przedstawiciele organizacji dali argumenty, które zostały uwzględnione i te wyniki, które pierwotnie sam wydział planował ze swojej intuicji, ze swojej wiedzy, zostały zmienione pod kątem tych argumentów, które podały organizacje. Więc to jest taki kolejny przykład, że można. Natomiast czy są sytuacje takie, że się nie konsultuje? Myślę, że też już na tyle wszedł w krwioobieg miejski ten program współpracy i ten obowiązek konsultowania też projektów ogłoszeń konkursowych, bo to jest dosyć ważne, procedury konkursowe, jeśli się zmienia. I też już urzędnicy też chyba, tak mam takie wrażenie, większość dyrektorów miejskich już doskonale rozumie, że te organizacje nie są po to, żeby robić problemy, żeby wywracać wszystko do góry nogami, tylko żeby po prostu pomóc. Powtórę, te wszystkie uchwały, te wszystkie dokumenty, które dotyczą tej przestrzeni współpracy, to też wynika z przepisów miejskich, muszą być skonsultowane z KDS-em, muszą być. I teraz taki dokument trafia potem na Warszawską Radę i my jako Warszawska Rada pytamy, czy jest opinia KDS-u i jaka jest ta opinia. I dopiero potem Warszawska Rada wydaje opinię na temat tego dokumentu, biorąc pod uwagę opinię KDS-u, gdyby biorąc pod uwagę, że tam są ludzie z tej branży, wiedzą najlepiej, więc my zwykle przychylamy się do ich opinii. I dopiero ten dokument idzie na Radę Warszawy i radni podejmują decyzję. I wiem też z doświadczenia, że radni bardzo o to pytają i skrupulatnie pilnują. Jeżeli opinia KDS-u jest negatywna i Warszawskiej Rady jest negatywna, to projekt zwykle wraca do biura czy do dzielnicy i jest ponownie przepracowywany. To znaczy, to jest taki standard, z którym się parę razy spotkałem i liczę, że on będzie utrzymany, że takich sytuacji jak te, o których opowiadałem z przeszłości i pani naczelnik, która ma dwa głosy i tutaj ma niesamowitą, nie, to już się nie będą zdarzały. I mam wrażenie, że na pewno się współpraca cywilizuje. To znaczy, trochę mnie martwi ta sytuacja, o której powiedziałem też z strategią 2030, ale pamiętajmy, że chociaż my byśmy oczekiwali więcej, to jednak w tej procesie konsultacyjnej my też jesteśmy. Znaczy organizacje mogą brać w nim udział i troszeczkę teraz jest inny punkt ciężkości. My nie jesteśmy zapraszani jakby z mocy takiej, że jesteśmy wywołani tablicy, ale musimy trochę sami wykonać pewną pracę, żeby wziąć w tym udział. Dla aktywizacji trzeciego sektora i takiej odpowiedzialności, którą trzeci sektor powinien brać udział. Więc ja myślę, że idzie ku lepszemu, a Warszawska Rada jest po to i KDS-y są po to, żeby tego pilnować. Jeżeli coś jest nie tak na poziomie dzielnicy, na poziomie biura, od razu państwo do KDS-u zgłasza się do pomocnika. Zgłasza się do Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego. My wtedy w tej Warszawskiej Radzie będziemy takimi tematami się zajmować, zresztą zajmujemy się, jeżeli są tego rodzaju sytuacje. Taki też spektakularny moment to jest zawsze na koniec roku, kiedy różne biura czy wydziały dzielnic dokonują przesunięć środków finansowych, które były zaplanowane dla organizacji pozarządowych, z powodów nie zostały wykorzystane. Jeżeli biuro chce to, czy dzielnica przesunąć na jakieś inne paragrafy, musi uzyskać zgodę Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego. Myśmy też to sobie to wywalczyli, taki zapis, który obowiązuje w dokumentach miejskich. No i też często wychodzą różne rzeczy, bo czasami jest tak, że burmistrz przychodzi prosić o zmianę, a my go pytamy, dlaczego te 50 tysięcy mu zostało, dlaczego konkursu nie ogłosił, czy organizacje nie chciały. I tak dalej. On nie wie. Pytamy go, ile organizacji bierze udział u niego w konkursie, dlaczego wciąż kwota spada co roku, a my widzimy, że tych organizacji aplikujących jest więcej, czyli jest chciał, nie chcą coś robić, a burmistrz nie wie, rozkłada ręce, obiecuje, że przyśle odpowiedź i odpowiedzi do dzisiaj nie mam, rok minął. Więc to też pokazuje różne sytuacje, że ten dialog jeszcze jest na różnym poziomie i trochę zależy od ludzi, ale myślę, że mamy w postaci właśnie KDS-ów i TKDS-ów narzędzie, którym możemy tych urzędników motywować, także burmistrzów, żeby się uczyli, że organizacje są ważne. Dlaczego są ważne? Żeby wchodzili w ten nasz świat i żeby poważnie nas traktowali. Wspomniał Pan o konsultowaniu ogłoszeń konkursowych, bo to jest też takie bardzo ważne zadanie organizacji. Tutaj wchodzimy w tą współpracę finansową. Szczególnie to jest, wydaje się, istotne zadanie po ostatnich zmianach w procedurze konkursowej, kiedy te ogłoszenia konkursowe już wskazują, jakie powinny być rezultaty zadań publicznych de facto. I tutaj ta rola organizacji jest bardzo ważna.
i wiem, że w, właśnie w KDS-ie do spraw edukacji tutaj ten proces współpracy z biurem przy tworzeniu tych ogłoszeń był bardzo taki zaawansowany i złożony. Czy podzieliłby się Pan jeszcze tym doświadczeniem też? Znaczy, to w ogóle jest nasza praktyka, którą wypracowaliśmy z Dyrekcją Biura Edukacji od szeregu lat, że my nigdy nie robimy kopiuj wklej w konkursach. Nieważne, czy zmienia się coś w prawie, bo oczywiście ta zmiana, o której Pani powiedziała, czyli to, że te rezultaty będą w ogłoszeniu, trzeba będzie je osiągnąć, to trochę zmienia w ogóle perspektywę. Teraz mieliśmy przecież wskaźniki, które też musieliśmy określić, jakich wskaźników oczekujemy, jak organizacja ma merytorycznie zliczyć. My od wielu lat w KDS-ie edukacyjnym, to mi się bardzo podoba, co roku mamy w takiej grupie roboczej, wyłonionej w ramach KDS-u, każdego roku każdy się może do takiej grupy zgłosić i każdy konkurs, który jest planowany, omawiamy. Pomijam oczywiście ten etap wstępny, czyli kiedy myślimy o tym, jak podzielić środki, na co te środki przyznać, bo od tego trzeba zacząć. Jeżeli Państwo mówicie na przykład, że chcielibyście działać, ale nie ma takiego obszaru, nie ma takiego konkursu, w którym Wy moglibyście wystartować, to właśnie przyjdźcie na KDS czy DKDS i wyartykułujcie tę potrzebę. Tak na przykład w wielu dzielnicach było, nie wiem, na Woli, organizacje wskazywały, że brakuje działań w zakresie popularyzacji historii lokalnej i bardzo szybko udało się znaleźć środki w postaci małych grantów na ten cel. Myśmy w KDS-ie edukacyjnym na przykład wyszli z taką inicjatywą tworzenia warszawskiego kalejdoskopu edukacyjnego. To jest takie duże przedsięwzięcie interdyscyplinarne, które obejmuje szeroką prezentację działań organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji realizowanych we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. To są i pikniki doroczne, i tygodnie edukacyjne, które zrealizowaliśmy dwa, i konferencje dla nauczycieli, szereg różnych działań. I też oczywiście to są rzeczy, które wymagają finansowania. I wspólnie z biurem to ustaliliśmy, przekonaliśmy biuro, że jest to ważne i udało się na przykład konkursy, ten tydzień edukacyjny sfinansować w formie konkursu, czyli ogłosić konkurs na realizację tego przedsięwzięcia, a na przykład pikniki realizować poprzez małe granty. Więc naprawdę wiele można, myślę, że urzędnicy coraz bardziej słuchają, są wsłuchani w ciekawe pomysły, tylko po prostu trzeba przyjść na KDS i ten pomysł zgłosić. Więc najpierw w ogóle myślę, że niezwykle cenna jest co roku rozmowa w KDS-ach i tych branżowych i dzielnicowych o tym, jak podzielić pieniądze. Zwłaszcza jest to niezwykle istotne w kontekście tego, że tych pieniędzy jest coraz mniej. Myślę, że Państwo, którzy korzystacie ze środków miejskich w tym roku, czujecie, że w wielu dzielnicach i w wielu branżach mamy duże spadki, no bo wchodzi kryzys, wchodzą różne obciążenia rządowe, które obciążają samorząd, no i miasto trochę tnie te pieniądze na współpracę. Pani Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta na jednym z ostatnich warszawskich rad, powiedziała, że w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, co mnie bardzo zmartwiło, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby mogło być gorzej i traktuję to jako wypadek przy pracy, tę wypowiedź. Natomiast tym bardziej musimy się wspólnie zastanawiać, na co pieniądze przeznaczyć. Do tej pory często było tak, że po prostu, bo w kulturze to było tyle, no to tyle im dajemy, w sporcie było tyle, to tyle im dajemy, tak? Bo w zasadzie takiej, że tak było od zawsze. Tak nie można patrzeć. Trzeba badać potrzeby i jeszcze sensowniej wydawać pieniądze. I to są właśnie KDS-y, żeby o tym z urzędnikami rozmawiać. Potem druga sprawa, samo ogłoszenie konkursowe, czyli jak już wiemy, na co te pieniądze chcemy przeznaczyć, jak to ogłoszenie ma wyglądać. Kiedy wchodziły wskaźniki, to myśmy w KDS-ie edukacyjnym zrobili taką dużą burzę mózgów i dwie narady, takie warsztatowe narady, wspólne dla urzędników i dla organizacji, żeby wspólnie wypracować nasze myślenie o wskaźnikach, żebyśmy uwspólnili, żeby nie było tak, że ktoś się rozlicza i myślał zupełnie co innego, bo ja myślałem, że wskaźnik to jest 100, a urzędnik powinien, ja myślałem, że... To samo zrobiliśmy na Białołęce, znaczy zrobiliśmy warsztat w oparciu o SCWO i tu bardzo SCWO dziękuję, bo to był świetny warsztat, na który zaprosiliśmy wszystkich urzędników, którzy pracują przy dotacjach, razem usiedliśmy przy stole i razem ustalaliśmy, jakich chcemy wskaźników, znaczy co rozumiemy pod pojęciem wskaźnik, co jest wskaźnik ilościowy, co jest wskaźnik nieilościowy, jakościowy i tak dalej, jak to mierzyć, jak się z tego rozliczać i to przyniosło wielkie efekty i myślę, że teraz, kiedy będziemy musieli trochę już trochę wcześniej, bo na poziomie ogłoszenia zmierzyć się z tymi rezultatami, to też jest dobry moment, żeby właśnie razem się spotkać i to wspólnie wypracować. Tym bardziej, że przed nami jeszcze jedno wyzwanie, czyli przepisy o dostępności, które... One będą miały duże przełożenie, jak mówi pani pełnomocnik Ewa Kolankiewicz, na konkursy dotacyjne, bo tak w skrócie, ci z Państwa, którzy nie słyszeli, to oczywiście polecamy szkolenie SCWO, żeby zastukać, bo naprawdę warto się dowiedzieć, bo krótko mówiąc, organizacje, które korzystają ze środków publicznych, będą musiały być dostępne, a ta dostępność, ja nie wiem, czy ktokolwiek wie, co ona oznacza, znaczy, że każdy może chcieć wszystkiego. Ja zadaję wciąż moje pytanie, takie ulubione, wszystkim prowadzącym warsztaty, bo już chyba w 5 takich warsztatach uczestniczyłem, jeżeli robię spływ kajakowy, czy ja mogę, znaczy on nie jest siłą rzeczy dostępny, prawda, dla wszystkich. No, gro osób nie może w nim wziąć udziału z miliona powodów.
czy ja będę spełniał kryteria dostępności, czy nie. I nikt na razie nie umie mi odpowiedzieć. My czekamy wszyscy jako całe środowisko warszawskie trzeciego sektora na takie wytyczne z miasta. Jak miasto będzie, jak miasto przełoży ustawę, zapisy ustawy na poziom miejski, na poziom naszych umów, naszych konkursów, ale temu też się warto przyglądać właśnie, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą i żeby nie było tak, że urzędnicy będą tylko dofinansowywali te projekty, które są dostępne i wtedy okaże się, że 80% działań nie będzie możliwa do realizacji, bo będzie bezpieczniej dla urzędnika, który będzie bał się NIK-u czy jakiejś kontroli zewnętrznej, po prostu dać pieniądze na, nie wiem, koncert, prawda, w sali, która jest dostępna dla wszystkich, ewentualnie postawi się tłumacza języka migowego, prawda, przepraszam tutaj, nie tłumaczkę, która jest świetna, że tak kolokwialnie to ujmuję i po prostu, bo to będzie łatwe, proste, a szereg projektów takich branżowych, specjalistycznych nie wejdzie, bo urzędnicy będą się bali. Na tym stracą mieszkańcy, więc my musimy tutaj bardzo trzymać rękę na pulsie za chwilę, bo to będzie dotyczyło tak naprawdę konkursów ogłaszanych na rok 2022, jako procedurę w końcu września. Więc musimy mocno tego pilnować i być może też z miastem mocno przenegocjowywać te propozycje, na które wciąż, podkreślam, czekamy. To będzie bardzo newralgiczny moment, więc właśnie tu jesteście Państwo potrzebni, żebyśmy wszyscy razem jako sektor uderzyli. Tak, właśnie to też chciałam o tym wspomnieć, o tej dostępności. Powoli się zbliżamy do końca naszego spotkania, ale zależałoby mi jeszcze też, żeby wrócić na chwilę do tych problemów z budżetem, tak, i ze środkami na realizację zadań w przyszłym roku. W poprzednim roku zapowiadano problemy na ten rok i jakby sytuacja się trochę powtarza. I w zeszłym roku właśnie Warszawska Rada Pożytku próbowała tutaj jakby zaangażować KDS właśnie na najwcześniejszym etapie w pracę nad budżetami i w biurach i w dzielnicach. Czy może Pan powiedzieć, na ile to się udało i na ile jest szansa, żeby to się powtórzyło? W sensie warto podkreślić, tak, że nie chodzi o to, żeby podzielić już te pieniądze, tak, i żeby każdy wiedział, że ma tam swoją działeczkę, tylko po prostu o to chodzi, żeby te pieniądze tak dobrze zaplanować, żeby starczyło na te zadania, które no, jakby wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest ciężko i będzie ciężko, ale chodzi o to, żeby te pieniądze tak podzielić, żeby starczyło na zadania, które się wydają konieczne i bez których może się okazać, że się obudzimy za jakiś czas w jeszcze trudniejszej sytuacji. I na ile to jest możliwe do powtórzenia ten proces? To znaczy tak, my od zawsze, znaczy my jako Warszawska Rada Pożytku Publicznego, bo z takiej pozycji mówię, od zawsze postulujemy, że my chcemy bardzo asystować przy tworzeniu budżetu dla organizacji. Wiemy, że takie pierwsze przymiarki skarbnik robi już w lipcu. My bardzo prosimy, żeby nam te pierwsze przymiarki pokazać. Nie po to, żebyśmy walczyli, przesuwali, robili miastu ferment, tylko dlatego, żebyśmy po pierwsze uprzedzili organizacje, że muszą się liczyć ze zmianami, a po drugie, żeby może coś zasugerowali. I jak ja jestem w Radzie Pożytku Publicznego, też tam znowu, Państwo będziecie przerażeni, chyba z 10 lat już jestem, albo więcej, za długo chyba. W każdym razie chyba dwa razy się zdarzyło, że na ten apel odpowiedziano pozytywnie. Niedawno usłyszeliśmy od pani Aldony Machnowskiej-Góry, zastępczyni prezydenta, że raczej nie widzi nas na tym etapie, dopiero później. W zeszłym roku, ponieważ to był COVID, pamiętacie Państwo, te prognozy były chociażby związane też z tym kryzysem covidowym, na który się nastawialiśmy, myśmy poprosili panią pełnomocnika Wekolankiewicz, ówczesnego sekretarza miasta, pana Marcina Wojdata, którzy przychylili się do naszej prośby i odbyli spotkania z dyrektorami biur i burmistrzami dzielnic, żeby na przełomie sierpnia i września ci dyrektorzy i burmistrzowie dzielnic poszli do swoich KDS-ów i powiedzieli im, jakie są przymiarki, jak oni to widzą i żeby z nimi to wspólnie ustalili. I muszę powiedzieć, że oczywiście były takie dzielnice, gdzie nawet było zwiększenie środków w stosunku do roku przedcovidowego i były dużo wyższe wskaźniki, a były też takie dzielnice, gdzie były drakońskie cięcia. No tak było na mojej Białęce na przykład i burmistrz wcale nie wyszedł sam z inicjatywą, żeby ten burmistrz pokazał. Będąc uświadomionym członkiem KDS-u i przewodniczącym, poprosiłem burmistrza, żeby dał tę informację. No i okazało się na przykład, że oprócz cięć globalnych, które były dosyć spore, mamy zmniejszenie w kulturze na działania kulturalne o 150 tysięcy. Państwo pewnie kojarzycie Białękę, jedna z największych dzielnic Warszawy, satelitarna dzielnica. Brak miejsc aktywności lokalnej, brak infrastruktury, więc ta działalność kulturalna jest mega ważna. Tam mieliśmy od dwóch lat 300 tysięcy. To też oczywiście wszystkich potrzeb nie rekompensowało, ale to był konkret. Teraz raptem zmniejszyło się do
do 150 tysięcy. Kiedy rozmawiałem o tym z burmistrzem, to usłyszałem, że teraz spadł śnieg i on nie ma za to odśnieżać, a my tu chcemy na kulturę. No, ten poziom dialogu mi zupełnie nie odpowiada. Pana burmistrza bardzo pozdrawiam i myślę, że już więcej o tym śniegu nie powie nam, bo myślę, że nie jesteśmy trzecim światem, nie musimy wybierać między odśnieżaniem a koncertem. Liczę, że w tym roku powrócą te pieniądze, ale burmistrz nam obiecał, że w ciągu roku postara się jakieś pieniądze dorzucić na działalność kulturalną organizacji, ale na razie tych pieniędzy nie widać, a już mamy połowę roku. Tym niemniej, ponieważ mamy też dobre przykłady. Mamy przykłady kilku dzielnic, gdzie nawet budżety poszły w górę, bo dzielnice zrozumiały po rozmowach z KDS-ami, że KDS-y mogą pomóc minimalizować skutki covidowe. W wielu obszarach mogą, w edukacji zwłaszcza jest widoczne, ale też w pomocy społecznej, te pieniądze nie są wyrzucone w błoto, wręcz przeciwnie, one jak gdyby zwracają się. Miasto potem ma mniej problemów, którym musi przeciwdziałać. Biuro Edukacji na przykład udało się nie uciąć ani złotówki, więc to mówię z wielką radością. To był wielki trud też dyrektorów, dyrekcji biura. Bardzo dziękuję za to dyrekcji biura. Dziękuję też pani prezydent Anacie Kaznowskiej, że podjęła tę decyzję, rozumiejąc, że w tym dramatycznym czasie dla edukacji właśnie obecność organizacji i także to, że myśmy jako organizacje uczyli nauczycieli, jak robić rzeczy online. Proszę nie wierzyć, że mieliśmy taką zwrotkę ze strony szkół, że dziękują organizacjom, które nauczyły ich, jak prowadzić sensownie lekcje online, jak prowadzić, jak wykorzystać różne narzędzia cyfrowe. Więc w edukacji udało się ocalić 100% budżet. Natomiast temat oczywiście wraca, ponieważ podjęliśmy temat, jak mówiłem już, na majowym posiedzeniu Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego i nie spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem. Myśmy oczywiście zakończyli to naszym ponownym apelem, żebyśmy mogli partycypować, mogli uczestniczyć. Ja mimo to zachęcam Państwa, żebyście jako KDS-y i te branżowe, i dzielnicowe już we wrześniu pytali swoich burmistrzów, swoich dyrektorów biur, jaki mają plan na rok 2022, tym bardziej, że już we wrześniu to będzie wiadomo. Ja w swoim KDS-ie edukacyjnym, Białęckim, już takie pismo, tak stwierdziliśmy w prezydium, już wysłaliśmy, czekamy na odpowiedź, jeszcze termin 7 dni nie minął, więc czekamy jeszcze na odpowiedź. Jak będzie, to wejdźcie Państwo na mojego Facebooka, to poinformuję. Bazy na Białęce, mam nadzieję, że taką informację uzyskam, ale myślę, że jest to nieodzowne i myślę też, że chociażby ten przykład pozytywnych dzielnic i to tych dzielnic, które nawet nie tyle nie dokonały redukcji budżetu, bo czasami jest to konieczne, my to rozumiemy, to nie jest tak, że my chcemy bronić każdej złotówki i rzucać się rejtanem, tylko bardziej chodzi o to, żeby było porozumienie i taka świadomość ze strony burmistrzów, dyrektorów, urzędników i organizacji, że razem jesteśmy za te pieniądze trochę odpowiedzialni i razem możemy ze swojego potencjału korzystać i razem ustalmy, skoro jest kryzys, skoro jest mniej środków, jak te pieniądze podzielić. Na przykład na Białymce myśmy postulowali, że może warto w takim razie troszeczkę więcej uciąć w sporcie, który miał trochę mniejsze cięcia, a jednak tej kultury tak bardzo nie osłabiać. Tu chodziło o taką kwotę 50 tysięcy, która, umówmy się, nawet w tym kryzysie, który obecnie miasto przeżywa, no nie jest kwotą drakońską. Wypisałem do radnych, więc chociaż na Białęce się to nie udało, to w różnych miejscach się udało i ja myślę, że warto. Więc zachęcam, żeby po prostu zapytać i tej sprawy pilnować, tej sprawy wracać, nie odpuszczać. Nawet jak w tym roku nie uda, to już ja jako ten dziadek 17-letni KDS-owym mówię Państwu, że za rok będzie w takim razie lepiej. Będzie większa świadomość, większa obawa, że jednak te organizacje coś mają do powiedzenia i nie odpuszczać tematu. Drążyć, wreszcie ktoś zrozumie, że to jest ważne. Często też jest tak, że wystarczy jakaś zmiana jednego urzędnika, wiecie Państwo, naczelnika wydziału, burmistrza, a to się jednak dzieje, wybory jakieś tam się co jakiś czas odbywają i następuje jakoś, warto nie odpuszczać. Bardzo, bardzo do tego zachęcam. Słów zachęty tutaj do włączenia się w pracę komisji padło wiele, a na podsumowanie naszego spotkania takie, może tak bym zapytała, od czego zależy skuteczność i powodzenie prac komisji? To już Bojrzeński powiedział, że w tym cała baraz, żeby dwoje chciało naraz, prawda? No, to jest jedyna moja puenta na dzień dzisiejszy, bo proszę Państwa, w 17 latach w KDS-ach, ja przeżywałem lata, kiedy myśmy sami do siebie mówili, czyli organizacje mówiły do siebie, a urząd z nami rozmawiał pismami. Już mówiłem o tej tablicy, prawda? Pomimo tego przetrwaliśmy te dwa lata i okazało się, że możemy mieć swoją stronę w czasie Białęki, możemy mieć swoją zakładkę internetową, możemy bezpośrednio uwspólniać nasze kalendarze imprez. Na przykład z Ośrodkiem Kultury wymyśliliśmy rzecz taką pionierską w skali miasta, bo zrobiliśmy konkurs na współpracę, to znaczy nie tylko organizacje, ale również te organizacje
inni mieszkańcy mogą co roku aplikować do BOK-u, żeby zaproponować jakieś wspólne działania. To są takie rozwiązania, które są awangardowe, bym powiedział. Takie, i dlaczego to się udało? Bo była, znaczy jest cały czas sensowna pani dyrektor, pozdrawiamy panią dyrektor z Białeckiego Ośrodka Kultury, która kiwnęła głową, powiedziała, tak, wchodzę w to, oczywiście wspólnie się naradzaliśmy, cały czas każdego roku wyciągamy wnioski, jak to zrobić, więc jeżeli są te dwie strony, które chcą, to myślę, że można. Czasami się zdarza tak, że któraś ze stron nie chce i to nie tylko ze strony urzędników, bo oczywiście tak łatwo byłoby to sfitować, prawda, że no jest burmistrz, który właśnie my tu o kulturze, a on o śniegu. No, no czasami tak się zdarza. No. Pana burmistrza pozdrawiam, proszę się nie złościć w razie czego. Tak mi to utkwiło po prostu. Jest też wiele dobrych przykładów i często jest tak, że po prostu trzeba chwilkę poczekać albo chwilkę też dać szansę tej drugiej stronie, żeby się trochę bardziej rozeznała w tym, co trzeba. Znam też takie kadesy, nie będę z nazw mówił, bo to byłoby przykre, które są tak trudne i tak przykre we współpracy z urzędem, że urząd nie chce z nimi współpracować. Ja ten urząd rozumiem i są takie przykłady w naszym mieście, więc sytuacja nie jest zero-jedynkowa. To nie jest tak, że mamy dobre organizacje i złych urzędników. Często jest tak, że organizacje albo postulują rzeczy, które no właśnie nie dotyczą miasta, albo są tak roszczeniowe i nie potrafią dialogować, że współpraca staje się niemożliwa. Więc dbajcie Państwo o to, żeby to był dialog. Ja bardzo nie lubię głosowań na kadesie. W ogóle tam, gdzie mam wpływ na to, to redukuję głosowania do minimum albo w ogóle nie ma tych głosowań. To jest zresztą intencją tego programu współpracy, który mamy teraz, żeby wydyskutowywać, żeby dochodzić tak koncyliacyjnie do jakichś rozwiązań, żeby zgodzić się na coś wspólnie, żeby każdy trochę ustąpił. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie i tego Państwu życzę. Jeżeli tak będziecie podchodzić, że dobrze, burmistrz nie rozumie tego jeszcze, ale burmistrzu, to w takim razie, jeżeli nie te 50%, o które prosimy, to niech to będzie 5%, prawda? I może się gdzieś uda spotkać. I myślę, że takie myślenie jest fundamentem dla KDS-u, dla dialogu i w ogóle dla sektora. To jest naszą właściwością. My, wydaje mi się, że w sektorze umiemy rozmawiać, w większości umiemy rozmawiać. Też, no, wiele rzeczy w pracy pozarządowej się opiera właśnie na rozmowie, na tych interakcjach, nie na prawie, nie na przepisach. W NGO-sach jest przecież najpierw ta energia, prawda? Są ludzie, którzy chcą coś zrobić, jest myśl, idea, a potem jeszcze patrzy, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, jak nie zgodne z prawem, tak to prawo obejść. Przepraszam, znowu uprościłem. Natomiast urząd patrzy troszeczkę inaczej. Musimy dojść do takiego wspólnego spojrzenia. Te moje doświadczenia 17 lat pokazują, tak mnie się wydaje, że warto. Mimo tego, że czasem długo, to warto. I trzymam kciuki i liczę na Państwa, bo im nas więcej, podkreślam raz jeszcze, tym ten dialog efektywniejszy. I tymi słowami zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo, bardzo Panu dziękuję jeszcze raz, Pan Bartłomiej Włodkowski, za Pan Bartłomiejowi, za naszą rozmowę. Nagranie z tego spotkania, tak? Jeszcze jedną rzecz bym się przypomniał, bo ja połowy rzeczy w ogóle nie powiedziałem, które chciałem powiedzieć, przepraszam. Musimy się umówić na jeszcze jedną rozmowę, ale jeszcze jedną rzecz fajną odpowiem. To tym, którzy nas słuchają, już są w KDS-ach. My w KDS-ie edukacyjnym robiliśmy przed pandemią coś takiego od kilku lat, że raz do roku prezydium jechało z dyrekcją biura gdzieś w jakieś fajne miejsca, nad morze, w góry, na 3 dni, ale to nie tam, żeby chodzić po górach czy kąpać się w morzu, broń Boże, zresztą zimą jeździliśmy, więc tam morze było zimne, tylko całe dnie, te trzy dni, siedzieliśmy i ustalaliśmy plan pracy i wszystkie problemy omawialiśmy na kolejny rok. I to świetnie nas zbliżyło, znaczy jak były jakieś właśnie zgrzyty, że dyrekcja czegoś nie rozumiała, naczelnik był sceptyczny, udawało się to wszystko właśnie tam, więc polecam wszystkim. To naprawdę rzecz bardzo prosta do zorganizowania i polecam wszystkim KDS-om właśnie. Weźcie burmistrza, weźcie prezydium, pojedźcie na szkolenie, weźcie naczelników, pogadajcie razem i wtedy KDS-y będą kwitły. Taka dobra praktyka, musiałem o niej powiedzieć. Bardzo dobra praktyka, może się sprawdzi, jak już nam pandemia odpuści całkiem, to wtedy polecamy. I jeszcze raz dziękuję. Nagranie nasze będzie z wszystkimi tymi złotymi wskazówkami i myślami, będzie dostępne na naszym kanale YouTube'owym portalu NGO.pl. Zachęcamy do subskrypcji. W komentarzach pojawiały się też linki do różnych materiałów, które Państwo możecie znaleźć w serwisie Warszawa NGO.pl i też w portalu dotyczące właśnie ciał dialogu społecznego w Warszawie. A więcej o ciałach dialogu można znaleźć w poradniku warszawskim, czyli pod adresem warszawa.ngo.pl poradnik. Tam są wszystkie ciała dialogu społecznego opisane i zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. A jeżeli ktoś już jest w Komisji Dialogu Społecznego i ma jakieś pytania, problemy,
to polecamy zawsze ofertę Społecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, bo jak tutaj też nasz ekspert powiedział, przydaje się i czasami, może nawet nie czasami, ale komisje dialogu społecznego też mogą skorzystać z merytorycznej wiedzy ekspertów. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.